Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na cykl filmów poświęconych innowacjom w produkcji rolniczej, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. W tym odcinku opowiemy o mikroorganizmach i ich znaczeniu w żywieniu zwierząt i gospodarce nawozowej. Mikroorganizmy stosujemy coraz częściej w polskich gospodarstwach rolnych. W produkcji zwierzęcej mają szerokie zastosowanie jako dodatki do pasz, a także do dezynfekcji pomieszczeń. Mikroorganizmy wykorzystujemy również do ograniczania zanieczyszczeń w środowisku. W gospodarstwie Patryka Scherfenberga, zajmującego się produkcją bydła mięsnego, zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. W tym celu udajemy się do Pyszczynka koło Gniezna. Rodzinne gospodarstwo prowadzone jest na powierzchni 170 hektarów. Patryk Scherfenberg, poza produkcją roślinną, specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego ras francuskich. Zwierząt jest łącznie 200 sztuk. Produkcja zwierzęca składa się z hodowli dwóch ras mięsnych bydła mięsnego. Jest to rasa Charolais i rasa Limousin. Tą pierwszą zajmuje się od dopiero 2 lat. Zaczynamy ją namnażać pod kątem hodowlanym na bardzo dobrej jakości materiał reprodukcyjny. Przejdźmy do sedna sprawy, czyli do mikroorganizmów i ich zastosowania w rolnictwie i hodowli bydła. Widoczne są tylko pod mikroskopem, ale ich wartość jest nieoceniona. Nazywane są także probiotykami lub pożytecznymi mikroorganizmami. Mikroorganizmy to zagadnienie, które dzisiaj wdziera się do nowoczesnych technologii. To najmniejsze istoty na Ziemi, które do tej pory może bardziej widzieliśmy jako te, które nam szkodzą, jako bakterie i grzyby, które były powodem i są powodem chorób, ale dzisiaj po rozpoznaniu mikrobiomu wiemy doskonale, że zdrowie i życie tak naprawdę wszystkich istot żywych na Ziemi w dużej mierze zależy od mikroorganizmów. Dlaczego musimy teraz zwracać uwagę na zwiększenie ich roli? Z tego powodu, że poprzez różne działania człowieka dotychczasowe doszło do znaczącej degradacji środowiska i zmniejszenia ilości mikroorganizmów w glebie i w ogóle w środowisku. Dziś mówi się, że mikroorganizmy pełnią rolę kucharza, kelnera i ochroniarza. Są kucharzem, bo one przygotowują. My wiemy, że krowa pobrała paszę objętościową. No dobrze, no i kto dalej ma tę paszę uzdatnić, zbiodegradować? W jaki to sposób ma się wydarzyć? To muszą uczynić mikroorganizmy w żwaczu, tak? I już ta przetrawiona karma wędruje dalej do układu pokarmowego. Przygotowują w najlepszym wydaniu to danie, które jest potrzebne dla danego organizmu. Są ochroniarzem, ponieważ tam, gdzie będzie ta dominacja pożytecznej mikroflory, one nie dopuszczą, żeby wkradały się patogenne mikroorganizmy i zakłócały ten proces, a patogenne sugerują możliwe zdarzenia chorobowe. Zawsze najtańsza i najważniejsza w stadzie hodowlanym jest profilaktyka i na to postawiliśmy na początku, bo już 15 lat stosujemy probiotyki, nie narzekamy na ujemne skutki, jest to wszystko uzasadnione ekonomicznie, nie musimy wykonywać szczepień na stadzie zarodowym, zwierzęta, które pobierają probiotyki, bardzo dobrze radzą sobie z odchowem. Nie ma problemów biegunkowych u cieląt, co zwiększa przyrosty i poprawia ogólny odchów odsadka, który w przyszłości ma być dorodnym rozpłodnikiem lub jałówką hodowlaną. Odpowiednia liczba pożytecznych, probiotycznych mikroorganizmów w glebie zapewnia odpowiedni skład mikrobiomu roślin i człowieka. Czyli w roślinach i u ludzi występuje odpowiedni skład mikroorganizmów. Jeśli jest on odpowiedni, to zapewnia zdrowie, dobre funkcjonowanie organizmów zarówno człowieka, jak i zwierzęcia.
Teraz rozdaję karmę, żeby krowy się ustawiły w rzędzie. Wtedy cielaki będą z tyłu, to będę mógł zajść tego cielaka od tyłu, przyłożyć go do tamtej barierki ostatniej i Państwo od tamtej strony będziecie filmować. Zobaczmy, jak wygląda podawanie pożytecznych mikroorganizmów siedmiodniowemu cielęciu rasy Limuzin. W trakcie pierwszego tygodnia życia otrzymuje je trzykrotnie w płynnych dawkach po 25 ml. Hodowca musiał jednak najpierw odciągnąć uwagę mamy poprzez podanie paszy. Tutaj akurat stosuję probiotyk M15. Bardzo dobrze wpływa na poprawienie zdrowotności młodych cieląt. Teraz będziesz łapał cielaka, tak? Tak, teraz będę łapał cielaka. Teraz go tutaj przyprowadzę, może mi się to uda. On już dzisiaj ma 7 dni, to jest taki ostatni czas na podanie mu kolczyka. I ostatnia, trzecie podanie probiotyku do pyska. Oprócz tego jeszcze jest moczenie pępowiny, ale akurat dzisiaj nie mam już świeżego cielaka urodzonego, bo u nas już ten sezon wycieleń się skończył, to jest ostatnie ciele urodzone latem, ale wtedy, kiedy uda się tego mokrego cielaka z tym mokrym pępkiem złapać, to wtedy zamoczymy mu też w słoiku, mam wlany ten probiotyk i po prostu zamoczę, żeby te bakterie jednak przejęły to środowisko patogenne. Bardzo ważne jest to właśnie w oborach, w wiatach, gdzie ta kumulacja zwierząt też jest trochę większa niż na tym obiekcie, który tutaj mamy przed sobą, trawiastym. Tam jednak nie potrzeba aż tak dużej tej asekuracji. Tak jak widać, zabieg jest bardzo profesjonalnie zrobiony. Nie stwarzamy zagrożenia dla cielęcia. Matka też nie reaguje, czyli wiemy, że nie robimy mu krzywdy. Poproszę kolczyki, ze względu na to, że to już 7 dzień, ostatni dzień, w którym możemy podać kolczyk. Przy takim małym cielęciu żwacz jeszcze nie jest dobrze rozwinięty. Wtedy mogą się pojawiać jakieś biegunki, rozwolnienia, a przez to, że podajemy probiotyk, taka karma od krów jest lepiej strawialna przez cielęta. Każda biegunka u małego cielaka to jest spowolnienie jego rozwoju w dalszym etapie. To jest zawsze stres, to jest jakiś zmniejszony apetyt, a jednak nam zależy na tym, żeby te zwierzęta odchowujące się przy matkach szybko przyrastały, były zdrowe i ostatecznie były najlepszym materiałem reprodukcyjnym. Mikroorganizmy służą również do zaprawiania kiszonek z kukurydzy, żyta i traw. Wpływa to pozytywnie na przyswajalność skrobi i włókna przez żwacz. Do tego zapach i smak paszy staje się przyjemniejszy. Pryzma nie zmieniła swojej struktury. Bardzo dobrze się zakisza, ma odpowiednią barwę. Tutaj widać właśnie na powierzchni, że też nie ma gnicia, pleśni, odpowiednio jest przykryta, odizolowana od tlenu. Po prostu nie zajdzie proces gnicia, jeżeli zapach takiej świeżo zakiszonej pryzmy z probiotykiem jest taki słodko-winny. On właśnie, widać, że te bakterie, jak tam odsuwamy folię, tam po 5-7 dniach patrzymy, jak ten proces przebiega, to ta kukurydza ma taki bardzo pomarańczowy kolor i widać, że te bakterie już tam działają. Tam jest kwas mlekowy, on jest odpowiedzialny właśnie za te poprawne procesy kiszenia. I czuć, że on jest taki bardzo słodki. Początkowo jest bardzo intensywnie słodki, potem z czasem kiszenia ten zapach jest bardziej winny. Ale nigdy on nie śmierdzi, nigdy nie jest octowy. Krowy bardzo, bydło ogólnie przeżuwacze, bardzo nie lubią octowego smaku i zapachu kiszonki. Taka krowa, która dostaje taką karmę, zawsze robi krok do tyłu. A ona musi pobierać. Żeby produkować, musi pobierać dobrej jakości kiszonki. Tu mamy inną kiszonkę, prawda? Tak, tutaj jest,
To jest kiszonka z żyta, o której mówiłem. Ona jest też zaszczepiona probiotykami. Praktycznie nie czuć tej kiszonki z żyta. Zawsze kiszonki z żyta były ostre, kwaśne. Tak się wszystkim kojarzyły. A na dzień dzisiejszy można jakoś sobie je bardzo ładnie zaplanować. Jest to alternatywą dla gospodarstw hodowlanych, które nie mają trwałych użytków zielonych, gdzie jest bardzo mało traw. To jest bardzo dobre włókno dla jałówek, dla krów przed wycieleniem, które wspomaga rozwój, ale nie zapasa jałówek w ostatnim trymestrze ciąży. Cielęta też się tak nie rozrosną i wtedy unikamy komplikacji poporodowych. Cielęta są bardzo ruchliwe, szybko pobierają mleko, matka nie jest wycieńczona porodem, szybko wchodzi w laktację, szybko wchodzi w ruję i nie ma wydłużonych okresów międzywycieleniowych. Szczepy probiotyków trafiają także do procesu kompostowania. Po ich użyciu obornik przypomina swoją strukturą ziemię organiczną, a to istotne do nawożenia roślin. Ma to też pozytywny wpływ na ochronę środowiska. To są probiotyki Enfarma Plus. Będę teraz doszczepiał pryzmę obornikową. Taki obornik przekompostowany po pół roku pryzmowania ma taką strukturę ziemi organicznej. On po prostu bardzo dobrze jest przejedzony przez te bakterie i bardzo dobrze odżywia rośliny. Takiego kompostu wystarczy 10-15 ton raz na 4 lata i zauważamy, że dobrze utrzymuje nam próchnicę w glebie. Można powiedzieć, że probiotyki, pożyteczne mikroorganizmy to doskonałe rozwiązanie poprawy środowiska w zakresie emisji odorów, co dotyka wielu aspektów hodowlanych i stanowi wręcz możliwość powiększania hodowli i wyeliminowania tych utrudnień, które były. Drugi aspekt to jest aspekt gospodarki azotem. Z jednej strony jest to ważny czynnik plonotwórczy, ale z drugiej strony jest to ogromnie aktywna toksyna możliwa, która będzie powstawała przez niezagospodarowanie właściwe azotu. Użycie probiotyków, pożytecznych mikroorganizmów do upraw, do resztek pożniwnych, do obornika, do gnojowicy, to bezpośrednie blokowanie emisji właśnie tego azotu w postaci amoniaku do atmosfery. To również właściwy proces próchnicotwórczy w glebie, czyli tylko korzyści dla gospodarza. W ten sposób mamy ograniczenie emisji azotanów w głąb gleby i przedostawania się do wód podskórnych, do wód podziemnych. Wskazaniem głównym dla rolników to jest stosowanie tych preparatów mikrobiologicznych, które spowodują możliwość obniżenia dawek nawozów syntetycznych, nawet o 2/3, jeśli chodzi o azot, jak się zastosuje 60 litrów M-Farmy w ciągu roku, to można o 2/3 obniżyć stosowanie nawozów azotowych. W miejscach zaszczepionych, tam gdzie stacjonują zwierzęta, a szczepienie obornika odbywa się poprzez krowy, które pobierają kiszonki z probiotykiem i przez cielęta, które dostają ten probiotyk do pyska, wraz z odchodami te mikroorganizmy są w podłożu, po którym zwierzęta chodzą. Z tego względu nie ma emisji amoniaku, który bardzo źle wpływa na płuca zwierząt, a płuca u bydła są bardzo ważnym elementem do ich prawidłowego rozwoju. W takim oborniku, który jest zaszczepiony emami, nie ma gnicia, nie ma zaduchu. Te zwierzęta nie harłaczeją, nie kaszlą, nie przedostają się przez mniejszą odporność bakterie do płuc. Przez to pozytywnie wpływa to na ogólną kondycję i rozwój młodych zwierząt. Systematyczne i kompleksowe stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w gospodarstwie rolnym przynosi szereg pozytywnych efektów. Mikroorganizmy wspierają odporność, poprawiają zdrowotność i kondycję zwierząt.
pozwalają na pełniejsze wykorzystanie składników z pasz, uszlachetniają gnojowice i obornik, ograniczają emisję odorów, a także poprawiają strukturę gleby i ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.